Dobra, halo, halo. Gra działa, czat działa. Ja grabiłem Wisła, zgłoś się. Reconnect, reconnect, reconnect. To off. Ouch, escape. Dzięki hitboxie, że nie zmieniłeś gry. Tak, update. Hitbox Jack Just Testin. Dobra, Dark Souls 2 działa. Hitbox śmiga. Twitch. Czy Twitch śmiga? Czy Twitch mnie słyszy? Czy mogę stawić swój kanał? Dobra, tu działa, działa. YouTube. Czy połączyło mnie do YouTube'ów? Bo coś podejrzane, że nikogo chwilowo nie ma. Pierwszy, witamy Alexa, którego mi kom... Amazing moment. Reconnect jeszcze raz wszędzie. W ogóle zauważyłem, że YouTube coś zaczął odwalać. Jeśli chodzi o streamy, filmy i tak dalej. Jakby mieli problemy z połączeniem jakimkolwiek. Dobra, tu działa. Wszystko jest ustawione dobrze. Well, looks good to me. O, jest śmiga, zgubiłem sobie wyżej 20 klatek do tej pory, spoko, ale to głównie przeskakiwanie pomiędzy oknami. Witamy Eldiaxa! Widzę, że już wszyscy są zmęczeni w piątek. Specjalnie za dużo ludu chwilowo nie ma, ale... Wyszukiwanie przeciwnika. Diego chce dostać w pierdziel. Znaleziono przeciwnika, udajesz się na arenę pojedynkową jako upiór. Scary, spooky skeletons shiver down your spine. We are number one. In the gold we trust. I tak, streamuję wszędzie, to streamujemy wszędzie. Hej, panie kolego. Praise the sun! Heck off. Wow, jeden walnął drugi. On się tego nie spodziewał, ja też nie. Pejczyk. Hardo? Mam cię. Gacz ja. Uła. Dobra, ładnie to wygrał. In gold we rust. Generalnie jak tam u was piąteczek, piątunio.
Bo generalnie stream, tak jak pewnie się domyślacie, jest typowo stricte randomowy i miało go dzisiaj nie być za bardzo. Ale pomyślałem, dobra, why not? Dobra, poczekajcie, co się chwilę rozkręcę. Jak pewnie, hej, znowu, in gold we rust. Na śmierć! Podejdźmy jeszcze raz od prawej. Generalnie chyba ten gościu tylko dzisiaj siedzi na tym. Hejo! Hejo! Walka na wielkie pały, co? Dzisiaj. Aha, mam cię. Dobra, daj mi wejść po schodkach tylko. Porażka. Everybody do the flap. Pojedynek przegrany. Wracasz do miejsca początkowego, pozostawiając dar. Dar, jaki było moje życie. Okej, spróbujmy tutaj. Choć tak pewnie wybierze mi tego samego gościa, bo pewnie z... tylko we dwóch jesteśmy takimi desperatami, że... Wiesz co, LD, jak się nie przeczuwałem live'a aż do samego początku. In gold we rust. Nie, walczymy z Mirą. Na śmierć! Dam dam dararam 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 dam dam darararararam dararam. Uszanowanko! Ejo! Dobra, let's do this. Puf, puf. Diego is like in this game. No zawsze byłem kiepski w arenach, ale... Przynajmniej tutaj nie ma Estusów, nie ma Sanbrosów. Hey, hi, hello! Witamy Darkeya. The Feared Era. Wyszukiwanie przeciwnika. Witamy Blurze! To mi chyba nikogo nie znajdzie. One more time. Wyszukiwanie przeciwnika. Znaleziono przeciwnika. Dam, dam, dararam, dararam. No daczy, katana nieznanego pochodzenia. Tirael. Wiesz, teraz wykażę moim brakiem wiedzy o grach. O nie, świetnie. Let's do the mage. Kocham magów w tej grze, kocham magów w tej grze, kocham magów w tej grze. No I don't. Dobra, widzę, że już się mała grupka pozbierała. W sumie chcecie Red Orchestra czy Dark Soulsa dzisiaj? Ewentualnie możemy... Jestem magiem, jesteś silny. Pretty much. Tak jak mówiłem, zaklęte bronie i hekserzy. To jest po prostu klucz do wygrywania prawie każdego PvP. Biała szata pustego maga. Z kim walczymy? Czy... O nie, 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 nie. Panu trzeba okazać szacunek, zwłaszcza jak będzie miał odpowiedni set. Kind dad. Słyszę, że on będzie po prostu chodzącym memem. Giant dad. Praise the giant dad. I praise you. You're great and you're giant.
Dobra, walczymy. Panie Zweihander. No, jest taktyk z jedynki. Uła. Dobra, walczymy dalej, nie ma co. Backstab honorowy był. Build mu wyszedł ładnie. To trzeba przyznać. Piromancja? Serio, chcesz mnie tak zdyshonorować? Lekceważysz w tym momencie przeciwnika, panie Dead. Ale build mu wyszedł ładnie, zwłaszcza ta maska Farosa. Pasuje świetnie. Spotkałem dwójkowego Giant Deada, który działa w miarę. Okej. Okay. Miła niepsodzianka. Może w końcu te Zimsy. Kiedy będę musiał wejść do pojedynku, albo w sumie już smolić. Wchodzimy na fabułę. Znaleziono przeciwnika, dobra, za późno. Jeszcze jeden pojedynek. Generalnie Diego cannot into PvP, generalnie tak jak Polan cannot into space, ale... Hej, tutaj nie ma Estusów i nie ma niczego. Xalv9wa. Witamy Xalv9wę. Serdecznie na arenie. Let's settle this like gentlemen. In the arena. No nie, już czuję, że dostanę wpierdziel od tego miecza, ale let's do this! Jest banda dwóch gałganów z wielkimi mieczami. Pan Backstab Hunter? Okej. Okay. Może cosplay wiatraka? Czy to nie jest ten smoczy miecz? Okej, okay, najwyraźniej jakiś smoczy miecz. Wiesz, to generalnie człowiek helikopter. Będę musiał kiedyś w ogóle poćwiczyć na dwie bronie w Dark Souls 2, bo w tym jestem totalną lamą. Więc cóż. Generalnie tęsknię za pancerzem Leroya i paladyna Leroya moim ukochanym z jedynki plus przybocznym balderskim mieczem. To była broń. Czysty dexfag. A backstaby, jakie z tego było i parowanie. Oj tak. Stare dobre czasy. Jedynkowe. Generalnie co wy na to, żeby jak skończymy sobie dwójkę ze wszystkimi delcykami, spróbować przejść sobie jedynkę jeszcze. Znaczy jeszcze raz. Ja przejdę ją po raz setny chyba, ale... W ogóle, żeby z wami przejść. Generalnie co dzisiaj chcecie na streamie, bo nie wiem ile dzisiaj będziemy siedzieli osobiście. Generalnie, tak jak powiedziałem, specjalnie w większości memów i nawiązań z dwójki nie zna, więc nie wiem czy to był odpowiednik smoczego miecza z jedynki, który był generalnie... bronią ostatecznego pożałowania. Drake Sword z jedynki. Jak się z tym kogoś widziało na PvP, to po prostu, albo jak się kogoś zinwajdowało ze smoczym mieczem, to... Dla mnie spoko, chwalmy słońce. No to spoko, spoko. My tak mówimy, generalnie... smoczy miecz to była oznaka braku szacunku do samego siebie. Generalnie ja ze smoczym mieczem chyba przelatałem ile? 10 minut stwierdziłem, że moveset jest jak dla mnie do życi, broń się szybko rozpada i... No, Drake Sword, Casual Sword. W dużym skrócie właśnie Darki. Powiedzmy sobie szczerze, moment, czy Phase Rig działa mi dobrze, bo nawet go praktycznie nie sprawdzałem. Holy moly, shit! Kuźwa, arcysmog na dzień dobry. Drop it or I kill you, tak.
Bardzo. Dobra, z tego co widzę, Facebook działa dobrze. Na OBS-ie wszystko też śmiga. Diego, podbistaty, by tarcza zadziałała. Będę musiał. Bo generalnie tą tarczę w tym momencie i tak mam głównie tylko dla statystyk. No, czy tędy dało się przejść? Czy tam jakoś też inną drogą? Diegi, nie idźcie tą drogą. Nie idźcie tą drogą. Migoczący tytanit i ognisty motyl. Znaczy, wiesz co, tak powiedziałem, Travis, tą tarczę mam tylko dla zwiększenia statystyk, bo ona daje mi między innymi plus 4 do siły, trochę, znaczy do, prawie do każdej ze statystyk po jednym punkcie, więc... Pastylki z czerwonych pijawek. Smaczne. No nie, klątwy. Uchy, duchy, brum, brum. Puf. Predatory. Zubudła. Dzień doberek. Wiesz co, w sumie jak będziemy może kiedyś przechodzili drugi raz DS-a, to co by na to, żeby iść po cestusy same? Nie jestem związany ze śmiercią i mrokiem, jestem po prostu uosobieniem tego. Boma lagi. Problemy techniczne? Diego nie jest czynnikiem, żeby umieć parować w tej grze. No nie, w dwójce mi to zupełnie nie idzie. Jak w jedynce jeszcze potrafiłem to wyczuć, to w dwójce... Nie wiem, po prostu jestem totalną lamą. I kasztanki. Malaga tiki taki i kasztanki. No... Tak, znajomi mówili, że tędy przechodzi po ostatniej libacji, ale znajduje tylko trop z pustych butelek po risie. No wiecie, król to jednak nie będzie pił byle kasztelanów, nie? Ty Russian Imperial Stout musi być, 40 zł za butelkę leżakowane 2 lata. Po królewsku. Tego nas uczono. Bla, 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 Secret Mission, bla, 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 King Vendrick, bla, 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 Cestus. Czy nie LGR grał na kalkulatorze ostatnio? Mi się wydaje, że LGR chyba. Choć głowy nie daje. W ogóle LGR-a wam serdecznie polecam, jakby co. Spoko gościu. I zbierasz złomu tego GG. Ile ma tych maków i wszelakiego sprzętu komputerowego, to bieda zliczyć. Wracaj do Hoboken, skąd podobno przybyłeś. Do Wisconsin. Więc mówię, jak kiedyś nie będziecie mieli co robić i tak dalej, to obczajcie sobie kanał LGR-a. Lazy Game Review. It will work, trust me. One hit arcysmoka. Jedynym arcysmokiem tutaj jestem ja. Jestem arcy, jestem gadem, jestem smokiem. I am fire, I am death. I am giant sword, I am... Death. Kadzidło sceptyka. Generalnie jestem sceptykiem czasami. Mam sceptyczne podejście do tej sytuacji, w której się aktualnie znajduję. Bam, ba, 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 bam, ba, bam, bam, ba, 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 bam. Leroy! Fuck you. Ojej. Mi Italiano, gdzie ty lecisz? Burtello, bum, bum, wywaliło go. Zrobił ładny wślizg.
Tak właśnie, co pokazywał? Kto co pokazywał? Chodzi ci o LGR-a? Buty arcysmoka. Buty z pięty konia. Duża tusza dumnego rycerza. Tłumny rycerz. Widzę muchę nad tobą, nie oszukasz mnie. Nie zgadnę, ta skrzynia mnie zabije, tak? Nie. Smoczy omlet. Generalnie ze smoczym omletem moje pierwsze skojarzenie to jest omlet z jaja aż ponad śmierć. Niestety, Alex, nie widzę co wysłałeś. Sadly. Heck off. Wracajcie do Wisconsin. Wiem, Jensen, jesteś ptakologiem. Łapiesz sztywne ptaki, a później je badasz. No, generalnie Andy to... jestem patologiem. Co, obracasz sztywniaków? Tak właściwie, sąsiedzie, to jest moje drzewo. Generalnie znajduje się na mojej działce. Twojej działce! A później było... Tato, sprzedajesz dom? Znaczy, tato, sprzedajesz sam... Przecież kochasz to auto. Twoją matkę też, ale jej nie sprzedam. Sprzedajesz też dom? Nie jest nasz. Witamy kangaru. Przestaniesz we mnie magować? Byłbym dźwięczny. Zubudła. Dam. Paniusiu, ja mam tyle pancerza, mam w ogóle wyrąbane na twoją magię. Tak bardzo mam wyrąbane. Lata studiów, trening magiczny, wszystko, nie, Diego przyszedł po siłowni. Uczy się tego czwarty rok w szkole i na studiach tej magii, wszystko to jak... krew w piach. You have something on your face. Z tego co pamiętam, ta lokacja była zła, ale zazwyczaj nie miałem tyle pancerza i tyle zdrowia. Bo tak jak mówiłem, zawsze Dark Soulsa przechodziłem na jak najniższym poziomie, żeby się po prostu móc bawić na koopach. Czyli wiecie, na zasadzie, że idę, zdobyłem sobie dobry sprzęt na niskim levelu, pokonuję prawie finałowego bossa na chyba 20-30 levelu i po prostu siedzę na koopie, ewentualnie na PvP i inwajduję graczy na niskim poziomie. W jedynce robiłem to samo. Znaczy, do pewnego momentu wiadomo, only Sunbros, tylko pomaga i tego typu rzeczy, ale w pewnym momencie jak już człowiek ma... A jak już w pewnym momencie się człowiekowi znudzi pomaganie, no to w grę wchodzą inwejdy oczywiście. Let's do this way. Dzień dobry, czy ma pani czas porozmawiać o naszym przyjacielu fizyce? Piu. Maximum Dishonor. This is a knife. Jak to ma Krokodyl Dandy. I'm here to see you live again. Witamy live. Raczej witamy live. Witamy whoever'a. O nie, słyszę magię. Widzę magię. Magia. Magic everywhere. It's magic. Puff. Double kill. Witamy Dirty Snake'a. Witam bardzo chyba serdecznie Diego i czat. Uwielbiam te grubaski. Te hipci są generalnie tak zawsze uśmiechnięte. Diego, zmieniłeś się w kamiennego falusa. Jak się z tym czujesz?
bosko. Hej, patrz. Goń kamyk, goń kamyk. Holy shit. Ile ty masz zdrowia, ile ty bijesz? Holy moly. Dzikie węże. Dziesiątki lat nauk tajemnych tylko po to, by mieć tylko by zajebany 70-kilowym mieczem i nożykami w tył pleców. Tak. W dużym skrócie, Travis. Właśnie, ty jesteś u siebie w domu, czy w domu przy komputerze i możesz gadać? Hipciu, nie. Nie jestem twoim obiadem. Wiem, że generalnie wygląda jak konserwa, ale nie jestem konserwą. Oni są zawsze tacy uśmiechnięci. Hej, śmieszku, internetowy trolu. Nie, puść mnie. Nie, zostaw gada, zostaw... Nie, zwierzątek się tak nie gryzie. No przegryzł mnie. Potraktował mnie jak... rybiego paluszka. Albo jak gryzak. Kość. Nie wiem, ołówek. No to nie pogadamy dzisiaj niestety. Wow, groźna magia. Very groźna, such magia. Brawo, Traszko, dziękuję. Uczy się tego w piąty rok w szkole i na studiach i wszystko to jak krew w piach. Ty przeszedłeś tajemny trening. Diego był na siłowni. Hejkow. Dam da 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 dam da dam dam da 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 dam 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 dam. Dzięki, Travis, za sprostowanie. Hej, mam dla ciebie niespodziankę. This is a knife. Puf. Puf. Fuck your magic. Fuck you. I fuck you. Leave my bleed alone. Well, we meet again, Dumbbell. Fuck you, fuck you, fuck you. Heck off. Hippo. Aha! Nie złapiesz mnie, nie masz tak dużego agro. Aha, aha. Przejdź Dark Soulsa nożami do rzucania challenge? Ej, broń się. Dam, da, da, dam. Da, dam. Can't touch this. In your face! Witam, jebłem. Będzie tutaj ognicho? Poproszę o ognisko raz. Gra nie jest za głośno, wszystko jest okej? Tak z ciekawości? Puf. Aha. Ha, 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 ha. Wiesz co, generalnie lubię scyzoryki. W noże jest spoko. No co by tacy smutni? 40 milionów lat ewolucji i rozwoju genetycznego tylko po to by... Tak. Zagiebany nożykami. Oh, hello! Hey, you're still alive! Still alive! Still alive.
Alright, czas time's up. Let's do this. Leroy Jenkins. God damn it, Leroy. Leroy Jenkins. I've got the chicken. I've got the chicken. Wololo. Ouch. Best tactic ever. Najważniejszy plan to jego brak. Magic missile. Kto potrafi krzyczeć Leroy Jenkins i ma wielki miecz? Ten gość. Tak, generalnie. Diego, jak grać w Dark Souls? Primo, weź wielki miecz. Sekundo. Raszuj na pałę. Jak głupek. Zawsze działa. Migoczący tytanit. Czy się stąd nie zwalę? Nie. Nęcąca czaszka. Szkielet! Nie poddawaj się, szkielet! How about... ognisko. Które zaraz będzie, z tego co pamiętam. Wynocha. O nie, nie przyjmij sprzętu. Chyba to przyło sprzęt. A wiesz, co się nie zepsuje? Nóż do rzucania. Wiesz o tym? Zdajesz sobie z tego sprawę? Na razie. Diego, czy ty grałeś w WoWa w ogóle? U znajomego trochę i generalnie planowałem grać w WoWa, tylko mnie odstraszy ten abonament. Ty masz 746 nauk magicznych. Ja mam 746 czystych obrażeń od tępej stali. Pomyśl, kurwa, co by było z ostrą. Magic missile. Ognisko rozpalone, niczym moja miłość do streama. Dam da 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 dam da dam. Dam da 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 dam. Tak, to mi psuje sprzęt. Tak, to mi popsuło sprzęt. Yes, very well. Codziennie uczymy się czegoś nowego. Ja nie naprawię, mnie nie stać. No nie. Kowal. Mr. Blacksmith. Naprawa broni. Witamy, kangaroo. He'll be around. What? Kup przedmiot. Ty! Nie masz nic nowego. Claymore plus 5. Pani jeszcze nie ma grudków. You Claude. Kup przedmiot. Dużo odłamek. Trujący kamień i broczący kamień. Diego de we krwi broczący gad. Weźmy sobie miejsce spoczynku kogoś tam. Hej, mamy 13 osób w tym momencie na streamie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Giń, giń, giń. Problemy osoby idącej pod
walkę bezpośrednią. Fuck me. Wlazło mi na plecy, nie wlazło mi na plecy. Dobra, świetny cel Diego. Heck off. Jesteś wielkim bugiem. A wiesz czym jest Diego? Łowcą bugów. Fucking really, to miało aż taki zasięg. Nie myślałem, że nam idzie kolejne 10. Dobra. Znaczy teoretycznie... No fakt, ten abonament generalnie to jest osobiście mój problem, bo... Wydać przykładowo 200 zł jednorazowo na grę? Dobra, dla mnie żaden problem, ale sama świadomość, że... Chcesz grać? Płać. Dlatego jestem bardziej za ideą... Zostałem zjechany przez magię. Trawi zdroty w kurw. Oj tam. Ja więc generalnie jestem sam za ideą taką jak zrobiło Guild Wars generalnie. Nie wiem jak teraz Guild Wars działa, pamiętam, że chyba Guild Wars kiedyś był płatny. Po prostu grę kupowałeś przykładowo w pudełku za 200 zł i dobra, miałeś MMO, grałeś. Generalnie teraz wiem, że akurat dodatek jest normalnie płatny, ale w Guild Warsa da się w tym momencie grać za full free. Dobra, Leroy fucking Jenkins. Zagrożony zniszczeniem. No kurwa. Nie klniemy tu. Ups. Spóźniłem się. Nic nie słyszeliście. You hear nothing. Generalnie jedyną osobą, która może tutaj bluźnić, jestem najczęściej ja. Dobra. Zaprogramowany invade boli. It's boli. W tej przeklętej dziurze na B boli. Dobra, ściągnijmy tego hexer. Fucking hexer. W towarzystwie maga. Holy shit. Nie podchodź do mnie. Znaczy, dobra, invader niech sobie podchodzi. Dobra, nie masz już generalnie pleców w tym momencie. Pieprz się. Pieprz się. Heksie. Hex you. Coś podniosłem, ale nie zdążyłem przeczytać co. Coś tam kapłana. Czapka kapłana? Płaszcz kapłana? Coś kapłana. Nie wiem kapłana. Skitelsy to co kangurki lubią najbardziej? Generalnie chcecie, to możemy później w Skyrim pograć. Zbroja szermierza. Czy ja mogę coś założyć chwilowo na... To waży w cholerę, to nie. Potargane karwasze. Rękawiczki więźnia. To waży w diabły. Waży w diabły, waży w diabły. Karwasze północniaka. Ważą 1, a obrona 30. Pff, dobra, niech będzie. I buty północniaka ważą mało co, a mają naprawdę niezłą obronę, choć wyglądają jak ostatni ćwok.
No bez urazy, ale kurwa, rycerz Ortalionu. Nie, zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie i na co nam wpadnie ochota. Kurwa, więcej tych magów nie było, jakbym pojechał na... Konwent amatorskich magów! No kurwa, spok. No magkon. Generalnie Pyrkon to przy tym wysiada. You cannot into melee like Tau. Myślę, że kolejny Magic Missile leci w moją stronę. Ale WoWie w kur nie to, że jest sklepik z montami za 20 euro albo więcej zamiast stawiać. Generalnie tak, jeśli chodzi o mikropłatności w grach, które już kupiłeś, to jest dla mnie też takie średnie. Jak już płacisz ten abonament, albo już kupujesz grę za 200 zł, to chyba powinieneś mieć zawartość normalnie, a nie już mikropłatności. Rdzawe bliźniacze ostrze, no jak leży 120 lat pod wodą wśród jakichś mutantów, to oczywiście musiało zardzewieć, choć pewnie jakbym to wyciągnął normalnie, jakby to powiedział prawie każdy w prawdziwym życiu, to bym wyciągnął po prostu sam tlenek żelaza chyba, nie bliźniacze ostrze. I can't see shit. Ja się generalnie stąd zwalę. Czy mogę to podnieść z tej strony? Przeczytaj wiadomość. Przy to magia to znaczy radość. Dobra, spokojnie. Samonapierdalająca kryształowa materia dusz. Hej, jeden z moich ulubionych speli. Jej! Diego to jest samonaprowadzająca. No właśnie mówię, samonapierdalająca. Ten. Dam, da, 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 dam, da, dam. Zielony ponk. Jeszcze co do Dark Souls, znaczy Dark Souls, co do WoWa, co chciałem powiedzieć. Hey, who are you? Bye bye. Goodbye, Peef. Wracając co do... Tak, co do WoWa. Generalnie bym pograł WoWa też z jednego głównego punktu, powodu znaczy się, dla którego lubię grać w różnego rodzaju MMO od czasu do czasu, a konkretnie zwiedzanie. Jak są zwłaszcza ciekawe lokacje, to ja po prostu mogę łazić i zwiedzać. Po prostu, for fun. Skąd pomysł na gadającego raptora? Generalnie była koncepcja pierwotna taka, żebym nagrywał w Fursuicie, ale pomyślałem, dobra, teoretycznie zawsze mogę kupić Face Riga i jechać na Face Rigu. Wiadomo, jakiś facecam, zawsze mogę pokazać więcej emocji niż tylko siedząc i ględząc, plus... Hej, jest naprawdę fajny. 40 deadów? Oj, nawet nie wiem. Nie wiem, czy nie 30 kilka. Demon pieśni. Just regular frog. Pokaż buzię. Buzię widzę w tym żabie. O no! A naprawdę, ten boss jest obrzydliwy.
Au. Holy moly. Nie, nie Lloyd. Lloyd, jesteś fiutem. Chwilowo nie czytam czatu z jednego konkretnego powodu, a konkretnie walka z bossem. Dajcie mi sekundę. Czarna magia. Czyli czarna magia, jeśli chodzi o Raptora, czy... O co dokładnie? Bo generalnie gadający Raptor to jest akurat patent, który podąża za moją mimiką, więc... Choć już pewnie wiesz o tym. Wiecie generalnie chyba wszyscy. Oprócz demona pieśni. Demon nie pieśni. Demon umierania. Klucz uwięzionego. Uwięzionego w labiryncie zwanym życiem. Diego... Stop. Dam da 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 dam da dam dam da 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 dam. Generalnie Kangu, jeszcze reszta osób na streamie może ci powiedzieć na przykład o języku owego Raptora i lizaniu czatu. Tak, bo generalnie opcja z językiem też tutaj jest. Niektóre postaci, część postaci na Face Rigu też ma opcję ruszania ręcami, ale generalnie wiadomo, jak to Raptory mamy dość krótkie łapki, no to za bardzo nie mam jak ruszać tymi łapkami. Więc well. Generalnie w dużym skrócie, mam przed sobą kamerkę, a program po prostu ustawia punkty na mojej twarzy, więc wiadomo, punkty kluczowe takie jak oczy, brwi, usta. I po prostu to czyta i w tym momencie Raptor naśladuje moje ruchy. Moment. Tak. I mniej więcej to jest właśnie cały patent tego. Jest program, który po prostu robi to samo co ja. Rany będę musiał sobie przynieść zaraz coś do picia. Albo zrobić herbaty w sumie. Krypta nie umarł. Andrzej to ognisko jebnie. Tyle jeszcze pamiętam. A ogon w realu masz? Anu mam. Witamy drzewo. Naturo przemów. Alex, idąc swoim tropem, teoretycznie Reale już nie ma, bo go wykupił oszołom, potocznie zwany. Życie jest wspaniałe, piękne, olśniewa nas tak bardzo, że ogarnia nas obsesja. Niektórzy pozostają wierni swemu przeznaczeniu. Są jednak niczym skorupy, które za wolno czytają, bo generalnie mało kiedy czytają na głos i... Leką się z tym, bo tak. Inni gonią za rokami miłości, za skillem szybkiego czytania. Generalnie Diego nie potrafi szybko czytać na głos. Diego był w pokoju dla ludzi w lokalizacji śpiewaczek? A nawet nie wiem. Nie wiem, spotkałem dwie śpiewaczki. Generalnie Bluże, jakby co, to możesz mnie nakierować z powrotem. Gdzieś. Tam. Broczę po kolana w lawie, ale... Well, dobrze, zimne ognie, najwyraźniej. Kto mi pisze na telefonie w tym momencie? A, telefonie.
Dimmy, what are you doing? Przepraszam, panie kolego, też mam streama. Co? Fucking really? Szybko piszcie, tak czy nie? Co mam wybrać? Tak czy nie? Bo generalnie Diego się zagadał, zaczytał w czat i... we wiadomość na telefonie. Diego, parówki czy kiełbasa? Tak. Posłuchaj, idziemy do kina czy może na kręgle? Tak. Diego, Twitch czy Hitbox? Nie. Nie? Dobra, Travis mówi nie. Ty telefon do przyjaciela. Generalnie zadzwonił był do Travisa, ale Travis już napisał nie, a numeru do Zoka na ten moment nie mam. A więc tak czy nie? Jesteś trusia czy król lew? Dobra, mamy jeden do jednego. Ja bym mu nie ufał. Wiesz, generalnie ufam dziwniejszym istotom. I dziwniejszym zaufałem. Ja ten moment trochę przedmucham nos na szybko. Nie wyciszam mikrofonu, bo nie chcę przypadkiem uruchomić tak czy nie. Taktyczna ucieczka. Też plan. Generalnie bym w tym momencie puścił na czas oczekiwania. Zrób ankietę, tak czy nie? Moment, chyba mi... Dobra, nie wywaliło mi. Dobra, dostanę bana od tego. Nie, w sumie nie wiem, czy chcę puszczać muzykę z Disneya. A zresztą, co mi na Twitchu zbanują? Serio? Nie ma piosenki na YouTubie, tak czy nie, z Alladyna i Króla Złodziei bym opuścił do głosowania. Fuck. Karty, dobra. No kurwa, jest cały czas w co gramy. Skyrim, i jedna osoba zagłosowała. Fuck. Tylko nie Disney. Znaczy, generalnie Twitch to Twitch. Ja to traktuję jako opcję dodatkową. Dodaj kartę. Ankieta. A więc... tak czy nie? Utwórz ankietę. Ludu mój ludu! I wy, youtuberzy. Przychodzę się do was z pytaniem, tak czy nie? Nie czy tak? Dararam dam. A generalnie... historia tego fragmentu jest świetna. Diego się zagadał, nie czytał dialogów i nagle dostaje wybór, tak czy nie? Dobra, zrobimy tak. Ja zablokuję pada tak, żeby się kamera kręciła. Jeśli mi się uda. O. I think I've got the point. Tak, mam pointa. Fuck. Jak mi zaraz coś wybierze samo z siebie, to mnie po prostu trafi szlak. Dobra, trudno, nie ustawię tego. Ja skoczę na chwilę po coś do picia. Konkretnie szklankę wody, wy zagłosujcie. Jak wrócę, wybierzemy.
Franczyzna mi się prawie. A do tej pory będę głodował. Dobra. Ani LucasArts, no... Tak, Travis, niestety Gwiezdne Wojny na streamie na Twitchu odpadają, niestety. Dobra. Jak tam z głosowaniem? Generalnie ja się wrócę do przykrycia moim kocem z rękawami. I teraz tak... Jak myślicie, jak smakuje udko z Raptora? Chcesz gryza? Dobra. Ludu mój ludu. Jaki jest twój demokratyczny wybór? A więc tak? 4 głosy na tak, 1 głos na nie. Dziękuję, idziemy na tak. Jestem na tak. You can call me? Yes, man! Kim jest jednak król? Król. Tytuł monarchy. Nazwa król pochodzi od imienia Karola Wielkiego. Weszła do języków zachodniosłowiańskich. Początkowo na oznaczenie władców frankijskich z dynastii Karolingów. Następnie jako odpowiednik łacińskiego tytułu Rex. Tak, to było w nawiasie, źle co przeczytałem. Wszystkich chrześcijańskich koronowanych monarchów, insygnia, korona, berło, jabłko. W Polsce pierwszy koronował się na króla Bolesław I Chrobry, 1025. Od Władysława I Łokietka w okresie 1815-17 tytuł króla Polski używali cesarze rosyjscy. Generalnie to jest tak mocno czcionku napisane, że ja pierdzielę. A jednak jestem ten pół metra od monitora. Fuck. Dobra, na czym to my skończyliśmy? Generalnie to brzydawstwo nie poczekało, aż skończę mu czytać encyklopedię. Trudno. Jego sprawa, będzie głupszy. Generalnie z taką twarzą, jak on miał w inteligencji, to mógł być chyba by jego jedyny atut, nie licząc niespodziewanych wejść, jak wejścia Johna Cena, ale... Well... Diego idzie do Kowala. Naprawa broni, bo generalnie jakiś robak mi opluł sprzęt i się z lekka rozpadł na atomy. Karwasze północniaka. Generalnie ten sprzęt północniaka jest spoko. Mało waży i ma niezłą obronę, ale... Demokracja jest chujowa. Co niby nam ona dała? Travis, ostatnio mieliśmy polityczny stream w Red Orkiestrze. Nie zaczynajmy tego znowu. Hej, gdzie jesteś? Jeju! Amazing chest ahead. Więc cóż, Travis, demokracja jest wtedy, gdy nikt nie jest zadowolony. To się nazywa też kompromis. Nowy poziom. A właśnie, dobra, czego potrzebujemy, by dzierżyć naszą tarczę? 17 zręczności. Ja mam 16 zręczności. 8 inta, 8 wiary. 8 inta, 8 wiary. 8 inta, 8 wiary. 8 inta. Dobra, na wiarę nas chwilowo nie stać. Ale generalnie Diego poszedł na studia i dodał swój punkt do inteligencji. Wyposażenie, mój ekwipaż. Co tu dzisiaj mamy? Użyj, oczywiście. W dużym skrócie, kangaroo. Użyj, tak. Tak. Puf.
Użyj. Użyj. Dusza smoczego jeźdźca, dusza rydwanu kata. Dusza lustrzanego rycerza. Dusza demona pieśni. Dusza awy. Zwierzaka króla. Tak, nasz ukochany kotek. Okej, okay, mam gładki zajebisty kamień razy 3. Spoko. Diego to trawi zastrasza widzów. Oj tam. Nie, jeden punkt. Jeden cholerny punkt. Mogę sprzedać nerkę za duszę? Nie, przepraszam, już to zrobiłem. A później sprzedałem duszę za piwo. Drugą tak samo. Smutna historia. No dobra, mam jeszcze kilka dusz, spoko. 200 tusz. Okej. Duża dusza zaginionego nieumarłego. Duża dusza zagranicznego nieumarłego. 1600. Stać mi na level? Powiedzcie, że tak. You can call me yes man. Level up. I 8 wiary. Czy możemy już dzierżyć nasz oręż obronny? Hashtag tarcza? Tak, możemy. Czy daje nam w tym momencie większe buffy? Chyba nie, ale zawsze, hej, tarcza to tarcza. Awaryjnie. Zawsze bonus do statystyk plus szybka obrona, w razie czego. Wzmocnienie! Wzmocnienie! Odłamek tytanitu. Nie, jesteś zbyt biedny. Fuj, jesteś biedny i... Byłeś youtuberem? Zrywam suba! Pochuci wiara. Wiesz, Travis, jesteś takiego jak wiara w swoje możliwości i w samego siebie. I generalnie to wpakowałem w swojej postaci. Krypta nieumarłych. Bardzo potrzebna rzecz w Dark Soulsie, że generalnie jesteś nieumarły i stwierdzisz wiesz co, Frank, mam to w dupie, nie chce mi się łazić od ogniska do ogniska. Idę się położyć w trumnie, ale Maniek, my nie możemy umrzeć. Mam to w dupie, tak będę leżał. I tak powstała krypta nieumarłych. Generalnie tutaj są nieumarli, którzy mają focha i nie chce im się już nic. Popadli w marazm. Ognisko? Nie. Cytuję. Jak się mną nie zgodzisz, jak się ze mną nie zgodzisz, ban. Rozjarzony klejnot życi. Dobra, chodźmy skopać kilka zatków. Lewa jego, lewa jego, lewa jego mać. Chodźmy tędy. Iluzoryczna iluzja na wprost. Nie ma. Mi. Gut. Groźny potwór. Płochodnia. Nie, psodzianka! Pora na gili-gili. Heksy! Bup. You cannot into hex. You cannot even hit me! Zatrucie. Pokarmowe chyba.
Czy jest coś za mną, czy mi się wydawało? Fajna wyliczanka. Powiedziałem wyliczankę? Wub. Ale nie wiem, że będę miał wyliczankę, ale jeśli ci się podobało, to spoko. Spróbuj atak i ogień. A co jeśli spróbuję ogień i atak? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Hmm? Gdzie ja mam bomby? Nie, oddałem je za kole. Generalnie Diego, proszę, zrób sobie na jutrzejszego streama dużo kawy. Tak, to ci się przyda. Tu z tego co pamiętam był nasz halt. Human. Ci, którzy niosą światło, nie są tu mile widziani, ale ja nie mam światła. Dżem do berek. Strażnik grobów. Pilnuję, żeby znicze nie pozgasały. Ładna kosa. Z jakiego czesta ci dropła? Magia 0, siła 1, tak. Kiedy musisz zebrać energię duchową, jednocześnie wymieniając wymawiając specjalne teksty, a twój przeciwnik tylko się zamachuje. Tak. Daj adres, wyślę ci poleconym. Co? Kto? Gdzie? Jak? Nie wiem. Kawę? Możesz. Jestem Magdalene, strażnik krypty. Ja mam dziurę w ulubionej skarpecie. Bla, 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 pokaż, co masz na sprzedaż. Hełm zuchwałości, zbroja zuchwałości. Pierścień zuchwałości. Mroczne strzały zuchwałości. 13 kukieł człowieka zuchwałości. I tarcza zuchwałości. Naucz się gestu, błagam o zuchwałość. Grube jak uważasz. Nauczyłeś mnie perka. Patrzcie, frajerze, mam ogień. Bójcie się. Spooky flame. Patrzcie, to się nazywa wiedza techniczna i ewolucja, frajerzy. Ogień, bójcie się. Walka o ogień. Wiem, że generalnie mogłem go wezwać do walki z bossem i tak dalej, ale... Hej. Just trolling. Nieszczelność! Gulp. Nie, psodzianka, pora na gili. Na razie Eldiax. A nie. Dirty Snake. Branos Dirty Snake. I am Scottish, you moron! Ja bloody namnat! Oj! Diego brzmi jak Irlandczyk. Tam mi się generalnie przypomniał ten Szkot z Samuraja Jacka, on był świetny. To tak jakbyś chrupał chipsy obok dziecka z Etiopii, no...
Pretty much. Ale hej, mam ładny kilt. Od dzisiaj to jest mój kilt. Dobra, Travis, to drugie było złe. Ile ten kilt ma obrony? Generalnie ten kilt jest dobry. Choć waży więcej. Szkocki rycerz. Od dzisiaj jestem szkockim rycerzem. Moment. Chyba, że ubiorę jeszcze jakieś inne głupie łachy, żeby wyglądać jak jakiś szkot. O, może coś jasnego. Nie. To za dużo zasłania. Hej, to by wyglądało fajnie do szkockiego setu. Sam właśnie czekam na sezon 5. Generalnie, tak jak już wspominałem, Tartakowski już nie będzie miał związanych rąk przez cenzurę Cartoon Network. Generalnie, hej, wyglądał spoko. Looks good. Kto nie ma nic pod kilty i miał dwa przeciwstawne kciuki? Ten gość! Ja w ogóle z obroną tego pancerza. Pancerza. A na dudach gryż? Na dudach nie grum. Ale nie mam nic pod kiltem. To się liczy. Żeby zostać prawdziwym szkotem. Fuck you. Hej, twój kolega właśnie wypadł z obiegu. Twoja kolej. Dzigy. I am bloody Scottish Knight. I am black Scottish Cyclope. Zubudła. No, może sobie zmienię w ogóle wygląd tego setu. Co będzie wyglądało dość zacnie z tym. Bo generalnie set Elite Rycerstwa wygląda spoko, ale do tego jest trochę za ciemny. To ma generalnie jaśniejsze kolory, więc wygląda lepiej. Hem ujdzie. Teraz jakieś fajne rękawice. Rękawice ciemności, nie. Mam jakaś taka skóra. No, coś w tym guście, coś w tym guście. Kanguru, trzeba być dumny z tego, co się ma. Więc well. Osmolone rękawice z Lois, nie. Okej, okay, looks good to me. Gdzie w tym miejscu da się zapalić pochodnie? Jakiś dyngiel i rozświetla on całe katakumby i warto? Bo wygląda zajebiście. Okej. Okay. Generalnie spróbujemy. We'll see. Znaczy tam na to mogę wskoczyć. Myślałem, że powiesz, że mój set wygląda zajebiście, a nie, że katakumby wyglądają zajebiście. Kadzidło prostaka. Masz daje humor, gościu, lubię cię. Dzięki. Generalnie mam dość chorawy humor. I różny humor. Ale cóż. Cieszę się, że się podoba. Tam. Co Diego ma pod spódniczką? Nie patrz się tam. Bo się wstydzę, co ubierz majtki, nie. Ciąg za wajchę krąg. Na półce niżej twój set wygląda zajebiście. Dziękuję. Płomyk. Płomienny płomyk, który płonie nienawiścią. Dam da 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 dam da dam dam da 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 dam. Ah, I see now, I think.
wyposażenie. Czy mamy jakieś ogniste bełty? Drewniany bełt, nie. Ognista strzała w sercu skrwawionym ostała. Jesteś szkotem. Tobie w tym momencie nie da się zrobić kompletnie komplementu. Nie da się zrobić komplementu, bo już defaultowo masz poziom zajebistości na maksa poziomie. Potrzebuję kawy. Dziękuję, Travis, generalnie. Za komplement. Hej, Keyblade, którym otworzymy sobie później drzwi do babki. Zaraz wam pokażę Keyblade'a, jak wygląda. Gdzie jest jakiś krótki łuk? Łuk strażnika dzwonu. Wygląda śmiesznie i jest mały, więc spoko. Tak wygląda tutaj Keyblade. Hej, fajne podkrzyże, że tak powiem. Moveset też generalnie spoko. Ten malutki łuk. Dobra. Piu. Skarb. A, widzę półkę, okej. Okay. Piu. Piu. Hek. Na czym teraz skończyłem? A tak, na szkoceniu. Szkocik. Ustaw teleport na random. To nie tak, że musiał gotować jajka na twardo. Przytul wiadomość. Spróbuj pochodnia. Twoje dusze były źle ugotowane. Wrzuciłem je na śmietnik. Co? Jak posortować listę? Nijak. Został moją listę. Zapal. O nie, twoja czapka płonie. Wow. Tak mało grałem w tą grę, o tym nie wiedziałem. Wow, wow, wow. A co to, co tutaj robią na zgule? O tym to ja nie wiedziałem. Nie zgadnij. Mimiczny mimik. Czy pułapka? Nie. Naczynie dusz. Generalnie ile było mimików w tej grze, bo jakoś spotkałem chyba ledwo 4 czy 5. I cały czas czuję niedosyt próbowania zabicia mnie. Ognicho! Odsapnij sobie Diego. I am Scottish Knight. Wywal te strzały, bo... nie. To nie pamiętam, czy trzeba było po prostu przeraszować. A pamiętam, że te duchy bolały. I chyba się bały światła. Nie, go F. Ktoś mnie próbował walnąć heksem, ale generalnie średnio mu to wyszło. Iluzory Wallahead. Jak coś mnie goni? Bezimienny uzurpator, który nie ma imienia, jest uzurpatorem jedynie. Nikczemnym. Gościu, generalnie wróciłeś, żebym znowu skopał ci dupę, tak? Hej, I am bezimienny uzurpator. Welcome to Jackass. Dzisiaj zaatakujemy półnagiego szkota. Znaczy półnagiego szkota. Na drugo jeszcze poprawnie krzyczeć. Dobry kolega Travis uczy Diego, jak włączyć światło w pokoju. Po co mi psiatło? Kolego, czy ktoś jemny dzisiaj wielkiego miecza? Wracaj do Wisconsin, skąd podobno przybyłeś. Pastylki trójokiego węża. Tam jest wunsz. Stary, przygiąłeś. That not cool, bro. Brun. Mimik. This bullshit. Aveline. Holy shit. Holy shit, mam to gunwo. Tak. Fucking yes. I am fucking Aveline.
Patrz się na to cudo. Oj tak. Stara dobra Avelyn z jedynki. Generalnie zdobycie jej w jedynce graniczyło po prostu z mocarnym skillem, ale dało się zdobyć. W archiwach Sifa. I ma nawet midrole. Cały czas. Hey you ugly shit. Piu, piu, piu. Dobra, mamy fajną kuszę do zabawy. Więc hej. Uchy duchy. Brum brum. You ugly mother humper. No ale generalnie w sobie ten set wygląda całkiem spoko. Znaczy ten składak. Fuck you. How dare you? This is not whining. This is whining. Puk puk. Kto tam? Is Diego. Hej, generalnie nawet mnie tym atakiem nie zastagerowali. Ten set jest całkiem spoko. Już go lubię. Dacie mi tarczę? Nie? Okej. Okay. Ryba. Nie, nie poddawaj się, szkielet. Przed tobą skrót, spróbuj lewo. Szkielet? Nie poddawaj się, szkielet. Spróbuj lewo. Lewa jego, lewa jego, lewa jego mać. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ba, 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 bam. Ba, 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 bam. Tajna kładka. Wejdź w mgłę wojny. Gdzieś tu było ognicho, tak? Heck no. Jakie jest ulubione danie nieumarłych? Parów. Ha! Poproszę do tego dwa dżadża. Okej, okay, zabiłem upiora. Nie planowałem. Dżadżowy bracie. Komu bije dzwon? Buława zuchwałości. Ryba. Ding dong. Czy to jest Forbidden Sun? Czy to po prostu zwykła lawa, która utknęła na nagrobku? It's mist magic. Naprawdę. Holy shit. Jego odwrót, odwrót. Nope. A dobra, jest plan. Rozwalamy groby. Nie, telefon! Czemu w takim momencie? Nie w tym momencie. Fuck me. Przestań mi wibrzyć w kieszeni. Proszę. Moment. No? A ja prawie zginąłem, bo Dark Souls i telefon. Niezbyt.
Zatem wyskocz do bankomatu, albo to płacimy przelewem. Czemu by nie? Nie. Plus mam streama. No to daj spokój. Są całodobowe pizzerie. To jak przyjdziesz, to od razu zamówimy. Ewentualnie zamów przez telefon, tak jak kiedyś. Ale masz internet. Wiesz co, tak jak mówiłem, aktualnie gram w DS-a i daj mi dosłownie minutę. No mówię, stream, daj mi minutę i po prostu już zaraz. Nie, tego zrobić głupoty. No, w porządku. Hej, do wkrótce. Kanisy i żarcie. Tak, Alex, waleński pokój. Generalnie pytanie do was, co robi ten klucz Farosa? Sprawdź, nie? Weź przedmiot, pastylki. Przeczytaj wiadomość. Zbliża się ściana mgły. Dobra, mamy tych kluczów Farosa na tyle, że... Jesteś świetnym magiem, mówi ci to ktoś? Coś zrobiłem. Ej, iluzoryczna ściana na wprost. Faktycznie. Dobra, wyleczmy się. Diego, lecz się. Magiczna tarcza. Puf. What do we have here? Fuck you. Holy moly, dzikie węże. Na czym to ja skończyłem? A tak. Dobieranie się do skrzyni. Kostur kogoś tam. Dobra, i w tym momencie możemy sobie wrócić do ognicha i... An item! Puf. Tutaj secret. Secret. A teraz gdzie było ognicho? Ognicho było tu. Tak? Tak. Przepraszam, ja tylko przechodzę. Drogi upiorze. Panu już podziękujemy. Ha! Zniszczyłem ci dom. Co ty na to? Szpoko, Eldiax. W sumie zapal pochodnie. Idziemy pownerwiać nieumarłych. Tu macie psiatło, patrzcie! Patrz i uczcie się. Hej! Drabinka! Diego, co robisz? Kopię Stone'a. Dam, da, 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 dam, da, dam. No, witam. Chyba rozwaliłem panu dom. Tak trochę niefortunnie. Przyznam, szczerze. Ale cóż, taki mamy klimat. Serdeczny Estus. Idź do domu. Nie poddawaj się, szkielet. Gruda tytanitu i skamieniała smocza kość. O rany, przepraszam, naprawdę. Do you want some fire? Fire. What do we have here? Oh no! Od kiedy stream około? Wiesz co, chyba... Czekaj, już ci dokładnie powiem, na OBS-a zerknę. Półtora godziny streamujemy.
Na zdrowie, dziękuję. Raczej to był kaszel, ale... Fuck you and your fire magic! Damn, son! Where you find this? Dank memes. Mam ogień! Foyer. A, do kiedy? Przepraszam. Wiesz co, nawet nie wiem. Na pewno jeszcze posiedzimy na nim sobie na spokojnie. Więc nie ma co się martwić. Pewnie jak przyjdzie Kanis, nie wiem, zamówimy jakieś żarcie. Będziemy czekali na żarcie i może będą Might and Magiki. Więc zobaczymy. Wyposażenie. Znalazłem jakiś kostur. Wielki łuk z Alonne. Kostur sługi. Kostur Kajty. Kościana pięść. Kostur Olenforda. Mista Olenford. Co to jest? Patyk z niebieskimi sznurkami. Diego, how do magic? Musicie wziąć kostur i odpowiednio się zamachnąć. Tak robicie magię. W sumie Alex pewnie zamówimy pizzę. Wiecie co? Kiepski jestem młot bojowy. Uf. To jest jakieś tajemnicze niebieskie psiatło. Nie ma iluzory w Val Ahed. Dobra, generalnie wróćmy się do Mahuli i ulepszymy trochę sprzęt, bo mamy za co. Szklanka wody. It's good for you. A właśnie, dostałem nowy pierścień. Dam, da. Nie. Nie dżara mnie to. Zubudła. Wzmocnienie broni zbroi. Błękitny płomień razy dwa. I witamy ponownie Eldiaxa. Odłamek tytanitu, nawet go nie ma żadnego. Don't waste my time. Dobra, niech będzie tak. Well, kup przedmiot. Poproszę, nie wiem, 5 tego. Niech będzie 7 deko tego. I pani dorzuci jeszcze ten kawałek tego salami. Z przeceny. Wzmocnienie zbroi broni. Zbroi broni. Czy ja chcę Claymore? Diego, you want into Claymore? Chyba na razie nie. No i tam. Ja generalnie właśnie teraz grzebałem, żeby zobaczyć, co jest tutaj ciekawego. Zbława zuchwałości.
i mój lewicowy sierp, który już lepszałem do chwil. Halabarda mastodonta. Hałapała. I halabarda czarnego rycerza. Hej, której nie mogę używać, anyway. Avelin to sobie na pewno będziemy z czasem ulepszali. Dobra, primo sprzęt. Nie to. Dobra, już mi się skończyły tusze. Tusze, że skończyły mi się dusze. Rękawice golema wałowego. Takiego wała jak Polska cała. Dobra. Sprzęt minimalnie ulepszony, zawsze coś. A po bosie i tak dalej. Rany, przepraszam naprawdę za tą chrypkę. A po bosie ulepszamy dalej. Parówki nieumarłych. Nieumarłe porówki. Przepraszam, tylko przechodzę. Generalnie z czego ja mam bonus do magii? Tam teoretycznie widzę. Chyba, która z tych pierdzu zwiększa. Dobra. Jest very well, fuck it. Idziemy. Nie mam fatroli, jest spoko. Good for you, Diego. Uwaga na wroga horda. Magiczny kamień. Kamień mrocznego rycerza. Będziemy nim rzucać. O nie! Diego zabił dzwon! Na cud uderzył w dzwony Boży Lud. Błękitny płomień! Nie pamiętam, jaką temperaturę ma. Pyromanciers! Idź mi z tym patykiem. Hek. Poproszę klejnot. No to zbroja generalnie ładnie wygląda. A psiu! Piu, piu, piu. Headshot. Diego kontrolowaną serią, kontrolowaną serią. Hej, wytrzymały. Jakie jest to wkurwiające, jak wykonujesz cios i przeciwnikowi zostaje magiczny piksel życia. Cóż, Travisie Delisie, drogi przyjacielu. Siedzimy w branży gier zapewne od kołyski generalnie i wszyscy wiemy, nawet na gra z Commodora, z Amigi, z czegokolwiek, że zawsze przy walce z bossem lub jakimś przeciwnikiem ty masz mało zdrowia, przeciwnik ma mało zdrowia, ale zawsze zostanie mu ten jeden magiczny piksel. Witamy w portem Kangaroo. Nie chwalisz wystarczająco słońca, Patałachu.
Leroy, fuck you. Weź przedmiot. Nogawice Sejana. Sejan. Hack me. Bam ba 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 bam ba bam. Bam ba 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 bam. Śmiesznie chodzisz, kolego. Mówi ci tylko dam da 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 dam da dam dam da 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 dam. Puf. No generalnie z... prawo Murphy'ego w grach. Też się to zgeneralizowałem, ale... na zasadzie drużyna przeciwna zawsze ma lepszych członków. Travis, jak to się nazywa? Światłowstręt. Puf. Cios, 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 cios. W nos. Znaczy generalnie wiem, że mogłem tutaj tego Gaugana wezwać. Strażnika krypt. Ale hej. Po to mi strażnik krypt, jak mam kilt. Co nie? He? He? Oj, z tego co pamiętam, ten boss był trochę... Wiecie, już mi dzwoni w uszach, jak go widzę. Generalnie masz dość nienaganne rysy, jak na nieumarłego. Rysy twarzy. Gdy lubisz komuś przydzwonić takim młotem. Królewska tarcza, a nie królewski budzik z tym dzwonem. Królu mi królu, obudź się. Pora wstać. Fuck. Puf. What the fuck are you doing? Zwiększyłeś sobie obronę? Czy atak? Czy masz bonus do speeda? Chyba obronę. Panie, jak ci zaraz przydzwonię... Zabrzmiałem jak... moje przyjaciele z internetów. Heck no! Fuck me. O tym właśnie mówiliśmy. Resztka zdrowia. Przydzwoni mu, tak. Wallstatt. Kiedy marzyliby być rycerzem, ale mianowali cię z zamkowym dzwonnikiem, tak. To był taki generalnie bedlak Brian Dark Soulsa. Królu mój królu. Ja tylko po pierścień. Generalnie czemu się rozebrałeś? A nawet z Sosnowca.
do stolicy socjalizmu na daleki wschód. Na Moskwę, wiosrę brzynku. Can I? Królu mój królu. Fendrik. Smutasie. Nie jesteś prawdziwym królem. Sunlight for life. Co ty wiesz o miotaniu błyskawicami? Gwynowi nawet do pięt nie dorastasz, pomimo że jesteś wyższy od niego. Co ja mam zrobić, żeby się na mnie zagrował? Nie wiem, mam mu nasikać na ubrania? Sprawdź. Niestety nic się nie stało. Czy po prostu mam zapalić świeczkę? Ekwipunek. Gdzie jest motyl? Hej, wyschnięte palce. Z jedynki. Gdzie ja w ogóle to znalazłem? Co to jest? Zgnieciona kula oka, zaatakuj świat zdrajcy. Tego też nie kojarzę. Sorka? Dobra, gdzie jest motyl? Motyl. Spłuki światło. Spalę cię. Spalę ci dom. Spalę ci zamek. Spalę ci przepaskę biodrową. Spalę ci ciuchy. A, okej, okay, dobra. Łapie Travis. Pogadaj z królową, załatw wspomnienia. I gangrena lukrowana. Łapie. Diego, nie musisz tego robić. Przepraszam, naświetlam sytuację. Ha! You've got nothing right there. You've got nothing. You're sad, like me. Na czym to ja skończyłem? A tak. Fabuła. Newton płakał, jak grał. Przy nim gangrena to pikuś. Tak. Zaatakuj świat zdrajcy. Gdzie jest generalnie świat zdrajcy? Kto jest zdrajcą? Czy napisze mi, że czarna kula oka zaczyna mrygać? Zaczyna wibrować jak w jedynce? Przy lautreku? A tak serio, kto jest zdrajcą? Nie wiem, czy to chodzi o Pejta, czy... Nie no, generalnie nikt... Firekeepera Kimi nie zabił, chyba... Ja. Nie, Kangaroo to... zdrajc. Mogę przyjść panu pomóc? Nie? To proszę odejść. No, żadnych diamentów nie znalazłem, chyba muszę kopać niżej. Na jakim to było poziomie 20 od Motherstone'a? Mahula! 62 tysiące dusz. Co ja sobie mogę za to kupić? Nie, mieszkanie na przykład. Nie, przepraszam, już mam dom. W Majuli. Wzmocnienie broni. Tarcza jeszcze, nie? Dam, da, 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 dam, da, dam. Grotka, why not? To też grudką.
Migoczący tytanit. Kilt. Okej, okay, spoko. Mam go na tyle, że po prostu... Co przyjąłem stran tytanitem? Ty rozdajesz autografy nieumarłym mieczem. Tak. Znaczy umarłym autografy mieczem. Tak, 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 tak. Jest. Wzmocnić? Dobra, why not? Tak mówię, mamy tyle tego tytanitu, że po prostu mogę nim rzucać w randomowych przechodniów. Migoczący tytanit, migoczący tytanit. Chyba, że mam jakieś fajne rękawice lekkie na migoczący tytanit. Chyba nie. Wiesz co, powiem szczerze, że nigdy jeszcze żadnego autografu nie rozdałem. Najwyżej podpisywałem figurki. Helm Ruin. You ruined the ruins! Chyba, że... Nie. 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 This is too creepy. Helm Arcysmoka. Generalnie wygląda całkiem spoko. Całkiem smoko. Więc może przy tym zostaniemy. Nie. Nie. Nie pasuje kolorystycznie. Też nie. Czemu mam pieluchę na twarzy? Fajny opis, na co zbierasz donaty, Diego. Dziękuję. Generalnie wiesz, zawsze chciałem zobaczyć San Escobar i prowincję Al Pacino. Zdobądź maskotkę zabójcy bądź predatorem. A maskę. Tak, ona generalnie jest fajna. Widziałem fajne buildy pod ten set. Helm Pita. Pejta. Pejt. Komu bije dzwon? Jestem dzwonniczym rycerzem. Generalnie ten hełm Arcysmoka chyba ma lepszą kolorystykę do tego pancerza. No, ale już mam cięższe role. O dwa. W sumie z tej kuszy i tak mało co będziemy korzystali. Hełm Arcysmoka. 49 na starcie. Czy ja mam smoka na głowie? Jak mam smoka na głowie, to ten hełm dla mnie wygrał. Mam coś skrzydlatego na głowie, to fakt. Dobra, mam gołębia z Facebooka na głowie, może być. Wzmocnienie zbroi i broni. Czym się to ulepsza? Odłamek tytanitu, którego mam dość mało. Kup przedmiot. Hello! Sztaba! Weźmy 6. Pięć. I na razie jedno to. Visit me again. Wzmocnienie brojni zbroi. Tak, tak, tak. To pan tik, tak. A to jest jego znak. Już plus 7. Plus 7, tu mieliśmy plus 6. No, jest lepszy generalnie. Tylko co wyżej, ten ma lepszą odporność na krwawienie, ale ten daje mi jeszcze... Completely nothing. 5, 4, 4, 5. 1 kilo więcej. Ale spoko wygląda teraz nasza postać. Coś innego znowu. W ogóle ile daje ten kilt? 70 plus 21. I hej, stworzyłem chyba unikatowy wygląd w Dark Soulsie. Zupełnym przypadkiem. Generalnie jakby nawet wyłączył tą tarczę, to wygląda jeszcze lepiej, ale generalnie tarcza daje mi bonusy. Generalnie wygląda spoko. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Ten wygląd.
I look like a badass. I ten radosny kilt. Oh well, dobra. Gdzie teraz? Podróż. Królewskie wrota. Gdzie były pierwsze królewskie wrota? Już pamiętam. Znaczy jedne były w zamku, to na pewno. No tam pójdziemy potem. Las. Rozwidlenie może być. Dziękuję. Sztylet złodzieja. Sztylet z zakrzywionym czubkiem. Popularne narzędzie złodziei. Kradziejów. Tędy chyba tak. Żaden mnie nie znajdzie. Żaden. Matka natura twojej postaci się opłaciła. O, co? Centymetry pod kiltem, metrami w mieczu, tak. Coś za coś. Na szybko, pierścień stalowej ochrony. Gdzie jest królewski pierścień? Orzeszku, otwórz się! Jakie mamy pierścień? Tak, stalowej ochrony. Dobra, już mogę co zdjąć. Aldik. Open the gates. Natomiast się wadzą z głupim ryjem. Tak. Skamieniała smocza kość. O nie, śmierdzące istoty. Wynocha. Śmierdzisz. Jednorącz. Shotel. Zatruty nóż do rzucania. Ponętna czaszka. Czy to nie był mimik? Nikczemny. Zakamuflowany. Tak, to był mimik. Kostur zachodzącego słońca i maska ciemności. Czy to będzie kolejna rzecz, która zakrywa mi oczy, będę widział zupełną ciemność? Nie. Maska upiora z jedynki. Kowenant śmierdzącej stopy, tak, Travis. Wololo. No, forgive me. I know you. Yes, of course. How goes your journey? I know not what you seek in this faraway land. But I pray for your safety. Please take these. Dziękuję za set. Dobra, to już kwestie dialogowe się powtarzają. To my lecimy dalej. Oczywiście zostaniemy zinwajdowani za chwilę. Dobra, Luka już zniknęła. I czekamy na inwajda zaraz. Jeszcze się rozjrzymy, tak. Mój zacny rycerz. Dajcie mi sekundę.
Dobra, wracam ponownie. Generalnie plan jest taki, że za niedługo postaram się dotrzeć do ogniska, ewentualnie spróbujemy zawalczyć z bossem. I powoli będziemy kończyli, bo jedzenie i głód, jedzenie, zamówienie jedzenia i głód, tego typu sprawy. Więc wiecie. Plus trzeba się jutro, na jutro na streama wyspać. I to nie wiem od której będzie, ale... Nie, będę musiał w końcu iść na pocztę wysłać paczkę do ludziów z modelami. Heck no. Chciałem cię zbackstabować, ale trudno. Nie zrobię tego. Najeźdźca odparty. Wagon. Kukła człeka. Czy chcę to zapalać? Nie wiem. W sumie możemy spróbować, czy coś się stanie. Motyl, 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 motyl. I myślę, że to coś się tam uspokoiło. Dobra, jednak nie mogę tego zapalać. Durgun! 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 Praise the Lizard! Podniosłeś skamieniała smocza kość. Co to ludzie popisali? Wiwat dla kobieta. Hahaha, bardzo śmieszne. Koło więc wymagane grym. Grym. Gavlan will, Gavlan deal. Niknąca dusza. Coś ciekawego? Nope. Nope. Tutaj pamiętam, że byli goście w lustrach i generalnie jak się było niskolevelową postacią, to oni potrafili zaboleć. A na tym swoim chyba szkockim tytanie, no to. Jestem słabym subskrybentem, nikogo nie oglądam, gram ciągle w Need for Speed Undercover. Coś trzeba grać. Dobra, opuszczę to miejsce, ale drugim wyjściem. Co mamy za bramką numer 2? Czy tam nie było jakieś wajchy? Która generalnie była złą wajchą? Cofnij się! Cofnij się! Cofnij się! Cof! Wymagane... Uwaga, ale zbliża się mroczny duch. Nie waż się! Jestem ciekaw, co się może stać. Kto ma przeciwstawne kciuki i potrafi ciągnąć za dźwignię? Ten gość. For science. W ten sposób chyba oto wyłączyłem magiczną barierę pomiędzy mną a magiem. Plus zwolniłem demony, invaderów, itp. itd. Ciągnę za wajchy. To jest moje hobby i pasja. Nigdy mu nie uciekniesz, ale zawsze mogę ci coś sprzedać. Kapelusz z księżycem. Szata astrologa. Szata czarnej wiedźmy. W jeden cytr można by ją dorwać. Dwa dni gram w osu.
Wielka magiczna broń, mocno magiczna tarcza. I think I did good thing. Hej, jesteś wolny, możesz iść na kawę. Bo to robią wolni ludzie, prawda? Nigdy mu nie uciekniesz. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszym invadem w świecie? To było średnie z twojej strony. Mroczny tuch wypędzony. Damn, I'm looking good. Przeczytaj wiadomość. Przed tobą wróg. Jesteś kiepski z tym mieczem. Naprawdę masz powolny zamach. You cannot into great sword, my friend. To mają mi przeciwnicy? Dajcie mi większą igłę, największą jaką macie. Czyżby powtórka z rozrywki? Ten sam gościu. Rytualna obrączka północy plus 2 i skamieniała smocza kość. Dobra, nie respę się bez końca, to jest dobry znak. Amazing chest ahead. Plup. Co tak czaty ucichły? No w sumie wiem, że za niedługo będziemy kończyli, ale... Hej! Możecie jeszcze pisać. Wielka magiczna bariera. Lustro, 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 lustro. Fajna rzecz. Cegła, 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 cegła. Fajna rzecz. Pomnik blokuje drogę. Nie zgadnę. Muszę mieć to zielsko, tak? Chyba, że przejdę jakoś tędy. Serio, już połowę rzeczy w tej grze nie pamiętam. Ej, w sumie mogę przejść tędy. Jak bardzo Diego zostanie spetryfikowany? Zsiesz w byciu jaszczurkiem. Wszyscy płaczą. Everyone cries. Szkarłatna woda. Czy coś tutaj jeszcze znajdziemy? To już chyba nic nie było. Jaką śmiercią zginąłeś? Tragiczną, aczkolwiek głupią. Przez co został zapędzony, teoretycznie się zastanawiam. Ta luzę... Trap, right? Nie? Koń? Tak, to jest koń. Pochodnia.
W sumie już mam tyle tych kluczy, że możemy zaszaleć. Puf! Widzę trap! Chcę twoją tarczę, jest świetna. Choć i tak nie będę jej używał, bo moja daje mi bonusy. Dark Souls. Andrzeju, nie denerwuj się. Będziemy szpraje, będziemy twoją klatkę malować na nowo. Ale szybki skurczybyk. Auć, dobra, już po mnie. Damn, son. Hipcie na sterydach. Dobra, w tym momencie chyba będziemy już kończyli na dzisiaj, co? Co wy na to? Że ja pójdę sobie odsapnąć po ciężkim tygodniu roboczym. Pójdę się wyspać. A jutro kontynuujemy streama, co? Jutro zaczniemy może od Day of Tentacle z remastera. Nie pamiętam, z którego roku to po oryginalnie gra 9.3, ale fajna przygodówka LucasArtsa akurat. Mam ochotę w końcu ją przejść, bo jej nie przechodziłem. Słyszałem o niej, widziałem, ale nie przechodziłem i fabuły też, raczej fabuły. Fabułę mniej więcej znam, na czym to polega, ale nie znam większości zagadek, więc będziemy odkrywali grę wspólnie. I tak jak obiecałem, zaczniemy streama z odkrywania staroci. The end? Będzie Canis Might the Magic? Nie, dzisiaj niestety nie. Możliwe, że jutro, ale dzisiaj nie. Dobra, wyjdźmy z gry. Od dawna nie zginąłeś. No, generalnie jak już ginąłem w dwójce na streamie, to zazwyczaj z głupoty albo dla jaj. Ale też zdarzały się momenty, jak na przykład przy bossie kotków, przy którym ginąłem, bo... Cóż, kotek bolał. Generalnie kotki bolą. Bo za zimno. Bo zupa była za słona. Babanos. Dobra. To ja będę kończył, więc dobranoc wszystkim i do jutra. Oczywiście jutro napiszę, może raczej napiszę. Po prostu spodziewajcie się, że stream będzie pewnie koło 12. Może. San Diego, San Escobar. Za jej język. Dziękuję. O tym właśnie przedtem też mówiłem, że jest taka opcja. Nie. Czy to wchodzi na czat w tym momencie? Tak, wchodzę na czat. Dobranoc.